Witajcie drodzy widzowie na moim kanale. Mamy tutaj napis, oczywiście wiadomo z jakiego chyba serwera, bo chyba widzieliście ostatni film, serdecznie zapraszam. Oczywiście mamy kubek i mała poprawka, bo zapomniałem długopisów pokazać. Mamy tutaj fajne długopisiki. O, pięknie. No i mam oczywiście powerbanka. No, dobrze się sprawuje. Mam już taki podobny, tylko niestety się zepsuł, nie wiem czemu. Mam jeszcze taki jeden zrobiony własny, ale też ten fajnie się sprawuje. Zawsze może się przydać jako oświetlenie do czegoś. Kto wie, do czego. I muszę tutaj jedną rzecz wyjaśnić. Może tak na początek powiem, bo to jest film premiera. Napiszcie w międzyczasie, co u was słychać, jak mija poniedziałek, bo to będzie wieczorem, godzina 19. I tutaj chciałbym jeszcze jedną rzecz wyjaśnić. Odnośnie tego, co powiedziałem w poprzednim filmie. Przepraszam was, że wprowadziłem was po części w błąd, bo powinienem powiedzieć, że z mojego doświadczenia wynika, że no niestety ze względu na to, że mam to trochę zawalone, niestety przepływ powietrza nie jest u mnie aż tak w porządku, niż powinien. U mnie to tak wygląda, u innych może to wyglądać zupełnie inaczej. Ja już muszę w międzyczasie wyczyścić już komputer. No ale cóż, radiator wielki, karta graficzna długa, bo tu aż się tutaj kończy. I tak, mam jeszcze tutaj dyski, bo musiałem tutaj dyski przerzucić tutaj, bo nadal już nie dawało rady. Okablowanie, które, no sporo tego okablowania jest, nie da rady się w jedną rzecz to sklecić, bo jeszcze mógłbym zablokować wiatrak na dole, więc no niestety. Przepraszam was, że wprowadziłem was w błąd i lecimy już do odcinka, więc następnym razem będzie to już wyczyszczone, tutaj już ten komputer, no i lecimy już do odcinka. To co, jesteśmy na serwerze i cóż, wiele pomysłów jest, żeby coś tu nagrać na tym serwerze, bo tu naprawdę wiele rzeczy jest. No, znam właśnie game mode, serwer nie do końca. Po prostu znam podstawy tego game modu, na którym jest postawiony właśnie PRL. Ale cóż, dziś zobaczycie sobie pojazdy, jakie tutaj posiadam. Jest właśnie tyle. V-opis taki mam zmieniony ze względu na to, że kupione w komisie było ten, że ID, coś tam jest za cenę i tak dalej. No ja sobie tak dla hecy zmieniłem sobie V-opis, a tak zazwyczaj pojazdy były w przechowalni. Ten tu praktycznie go nie było. YouTube pozdrawia, zamaskowana osoba 511. Był taki sposób, żeby zdemaskować taką osobę, ale zapomniałem, jaki on to był. Nie, już cholera jasna, nie pamiętam. No dobra, to więc tak, dwie banany, które praktycznie są ciągle w przechowalni. Ewentualnie korzystam z tego, że Marcin 33K tutaj jeszcze się nam pojawił. Cóż. Więc tak, ten pojazd, kurczę, nie wiem, który jest pierwszy, już nie pamiętam. Ale jeden z któryś pojazdów jest moim pierwszym pojazdem. Musiałbym zobaczyć na rejestrację. Może wtedy będzie mi najłatwiej. 104675 chyba to ten był pierwszy. Nie pamiętam. Możliwe, że to ten był pojazd pierwszy, a ten był drugi. Drugi kupiłem okazyjnie, nie wiem za jaką cenę. Znacznie niższą niż w komisie. Po tym czasie zebrałem na Uranusa, a potem po drodze Windsor i Remington, jak dobrze pamiętam. Więc tak to wygląda, więc głównie korzystam z tego pojazdu, który muszę naprawić. A ostatnimi czasy tym jeździłem, a tego dopiero co z przechowalni wyciągnąłem, więc tak do końca jest ten V-opis. Pewnie zmienię go na jakiś inny, żeby było związane ze mną. No i chyba postawię sobie gdzieś tam na punktach strategicznych może. Czy to będzie, nie wiem co to może być z tego, najlepiej żeby był jakiś samochód ze względu na to, że żeby po prostu wiedzieć gdzie, na przykład jestem gdzieś mniej więcej na zadupiu, powiedzmy sobie szczerze, no i będę miał po prostu samochód, żeby dojechać ten, a daleko jest na przykład do przystanku autobusowego. I tak oto, mam to oto samochody, więc tak, banana, tutaj pojazd ten Uranus jest tuningowany, mamy tutaj felgi, spoiler,
był neon i nitro, ale niestety miałem, złapała mnie policja i niestety, cóż, dziękuję nawzajem, Marcin. I niestety tak, zdjęli mi neon, zdjęli mi nitro, więc żeby tutaj dużo mówić. Tutaj też Windsor czysty jest i Remington również. No, taki mam oto właśnie majątek. Trochę tego, może coś z tego zrobię, może mam trochę tutaj w ekwipunku, trochę rzeczy, wietrzenie magazynów będę musiał chyba zrobić. Mandaty, które nie wiem, chyba już są opłacone, nie wiem. Musiałbym to dokładnie zobaczyć. Ale tak, pewnie V-opis w następnym odcinku we wszystkich pojazdach zmienię. Zrobię na coś innego i pewnie postawię, że jeśli, bo tu jest, to jest game mode, który jest nastawiony na RP, czyli na przykład jest to coś takiego, że jeśli na przykład teraz jak się tu wyloguję, to zaloguję się w tym samym miejscu, gdzie się wylogowałem. To nie działa tak jak na RPG, że wpadniesz na respaw i tyle. Nie. Tu się wyloguję, tam się wyloguję, nieważne gdzie, zaloguję się w tym samym miejscu, gdzie się wylogowałem. Tak to działa, drodzy widzowie. Gdzie ostatnie było połączenie z serwerem, więc tak to wygląda, drodzy widzowie, taki mam właśnie zakres pojazdów. Oczywiście mam pomysł, żeby coś z nimi zrobić. Ten pewnie zostanie, ten też, ten oczywiście, że tak, a z tym to nie wiem, co jeszcze zrobię. Może coś ten, może coś z nimi tutaj przetestuję, może kurczę, może jakiś tuning czy coś, będzie mana na tuning, czy kto to wie, więc tak, pewnie teraz po tym odcinku sobie zrobię właśnie wywalanko właśnie do przechowalni, ewentualnie postawię na parking, a w następnym odcinku co zrobimy? Jest kilka pomysłów, zobaczycie, więc tak, godzina 19 się zaczęła premiera, więc ja nie będę przedłużać. Dziękuję wam za oglądanie, to takie krótkie ze względu na to, że jeszcze mam coś do zrobienia jeszcze w tym tygodniu, oprócz tego serwera oczywiście. Zachęcam do stawienia oczywiście coś, czegoś po sobie, łapki, subskrypcji, jak już sobie chcecie. Więc cóż, trzymajcie się, do następnego odcinka, piona dla was, dzięki za dobre zasięgi, za właśnie relacje na PRL-u. Zapraszam jeszcze raz serdecznie do tego filmu z PRL-a, bo to jest po prostu majstersztyk odnośnie tego. Siema!